cześć, witajcie na moim kanale. Zapraszam Was na zakup ze mną. Pod filmy macie link do dwóch zbiórek. Z góry dziękuję osobom, które już wsparły te zbiórki. Każda złotówka się liczy. Ratujemy dwa pieski. Pomóżcie, bo to jest błagalna pomoc. Zbiórki stanęły, a te pieniążki są bardzo potrzebne, żeby uratować im życie. Dać im szansę na nowy, cudowny domek. Wierzę, że jak śpiewał Niemę, ludzi dobrej woli jest więcej. Więc zróbmy razem coś dobrego. No i zaczynamy przegląd. Zapraszam Was na mój Instagram. Pod każdym filmem macie link do niego. Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. Jest koniecznie dzwoneczkiem. No i zostawcie komentarz. I mamy takie lampki za 22 zł. Tylko powiem Wam szczerze. Tutaj się to chyba trzeba dopiero odkręcić, żeby dać baterie. Tak one wyglądają. Jestem ciekawa, jak one świecą, powiem Wam szczerze. Dla mnie jest problematyczne odkręcenie to i wsadzenie tej baterii. Nie wiem, czemu to nie jest tak, że wciskam. Ale są takie designerskie, bardzo modne. Są też w innych sklepach one. Mamy te ścierki za 12 zł. Tak wykończone z tej kolekcji takiej letniej. No to niektóre rzeczy Wam pokazywałam, ale nie pokazywałam Wam tego. Zachęcam do innych filmów. Tutaj za 50 zł taki chyba a la gobelin, a la jakieś takie, słuchajcie, to taki a la gobelin. Nie chcę tego rozkładać jedną ręką, nie dam rady. Powiem Wam. Tu mamy, to jest plastikowe, patrzcie, ananas, 25 zł, wypadła rurka, ale rurka na szczęście metalowa i zaraz ją włożymy, o tutaj, więc nic się nie poczeskało, ale widzicie, jest niebezpiecznie nagrywać jedną ręką, a jedną pokazywać. Tu mamy takie świeczki bardzo ciekawe, cytrynowe, zapakowane za 10 zł, zapakowane jak puszka. Ale czekajcie, to się chyba otwiera. Teraz zobaczymy. O, tak wygląda. O, ale pachnie Wam powiem. Ale to chyba są te świece, słuchajcie, na te komary, wiecie? Tylko inaczej zapakowane. Obydwa opakowania mi się podobają. Chociaż może bardziej te ceramiczne można wykorzystać. Chociaż to też można wykorzystać, bo jest z metalu. To już decyzja należy do Was. I ty dalej. Mamy, słuchajcie, fajne szklanki. Po dwie, cztery pakowane. Zobaczymy cenę. Wiecie co? Bardzo trudno zobaczyć cenę mi. Bo jak Wam powiedziałam, 20 zł to kosztuje, to jedna 5 zł, dobra cena, takie kolory. I ten dzbanek, jaka cena? To jest szklane, słuchajcie, 30 zł. Łatwo zbić mi, jak tak wiecie, filmuję, muszę uważać. Tutaj mamy takie pucharki hit, cenowy 30 zł, jest ich 4, bardzo ładne szkło, bardzo ładne, słuchajcie, taka kolorystyka, jeszcze różowe i zielone. No i tutaj mamy takie, słuchajcie, za 8 zł, takie pucharki szklane, bardzo ciężkie, one są... nie są bardzo ciężkie, ale są ciężkie i takie porządne. O, to miałam na myśli. Tamte na deser. No fajne szklanki, fajne. Można sobie fajnie zrobić na tarasie. No i idę dalej. Popatrzcie, jaki kubek dla osoby, która lubi Spidermana. Ja lubię. I cena 20 zł. Ale on jest z takiej ceramiki, ja tego nie lubię, bo to nie jest szkło, to jest ceramika, to się może łatwo obić.
Tu były takie fajne kubki. Był taki kubek jeden dla mnie. Nie kupiłam od razu, się sprzedał i go nie ma. I widzicie, tak to jest. Tutaj jest coś ciekawego. Patrzcie, awokado. Za 15 zł. Ale śmieszny kubek, słuchajcie, z takim tym. Ale to też ceramiczne, ale śmieszny. Ten jest bardzo ładny. Taki Francja elegancja. I słuchajcie. Chyba 16 zł, o ile się nie mylę, bo cena bardzo mała. Więc to nie są ceny dla mnie. Mamy takie kubki. Jeszcze takie szklanki w kwiatuszki. Zobaczymy cenę. 15 zł. No i mamy takie szklaneczki do kawy. No i boję się tego podnosić, słuchajcie, bo żeby to nie wypadło. Oj, kurczę, głowa. Z tymi cenami, czemu te ceny nie są z przodu? 15 zł za 4, fajna cena. Ale drogi Pepko, rób cenę z przodu. Tutaj mamy, słuchajcie, taki komplet za 20 zł. Dwie filiżanki i dwa talerzyki. Bardzo dobra cena, uważam. Taki, słuchajcie, klasyczny. Cena dobra. Mamy mnóstwo szklanek. Te u góry po 15. Gra muzyka i nie wiem, czy nie będę musiała jej usunąć, bo się prawa autorskie odezwą. No i 10 zł taka szklaneczka, obłoszczenia YouTube'a. Nie można wykorzystywać muzyki bez zgody cudzej. Patrzcie, jakie kieliszki już w promocji. Nie ryzykuję z podnoszeniami. Wybaczcie. Tak wam obiada, ale to są ceny nawet, powiem wam, bardzo dobre. Tutaj mamy coś, co... O, zaparzacz. Ale słuchajcie, nie mogę odczytać ceny, bo tam jest tyle nawalone. Kolejny moment. Czekajcie. Ten 17 zł. O. Ciekawy. I jeszcze to jest bardzo delikatne. 20 zł. O, jestem ciekawa. Miski są w promocji. A tamta uszczerbnięta, uszkodzona. 7 zł, ale uszkodzona to nie. I tak to, słuchajcie, wszystko wygląda. Tutaj mamy talerze, ale coś ciekawego jest to. Co to jest? Ojejku, jakie to ciężkie. Powiem wam. $35. Takie 4 pojemniki szklane na przekąski. Słuchajcie, na oliwki, orzeszki. Bardzo fajna rzecz. Bardzo mi się to podoba, ale tu widzę jeszcze... Nie wiem, czy się to pcham. 40 zł. Takie coś. W kształcie kwiata. I takie dwa. Za 20 zł. Bardzo ciężkie to jest, wam powiem. A się smachałam. No i tutaj mamy... Nie no, tego nie udźwigam, wam powiem. Nie wiem, co to jest. Dwie tace, ale jakieś ciężkie bardzo. Za 20. Jakieś, słuchajcie, waży to tonę. Nie wiem, z czego to jest, ale waży tonę. Dajcie znać, jakaś bardzo ciężka ceramika, jakiś kamień. No, o, to jest fajne. Jak lubicie frytki i podawać je za 6 zł, to
Można w takim czymś podać. No i kochani, jeszcze wam pokażę. Za 60 zł można schować sobie ciasto. O, cukiernica jest za 10 zł zamykana. Tam ktoś otworzył. Tak to na masło za 10. Tak to się prezentuje. Tu jest takie jeszcze większe naczynie. Tu mamy taki stojak za 25 na ciasto. Słuchajcie, to jest tak ciężkie. 80 zł to kosztuje. Bardzo ciężkie. No i słuchajcie, zostawcie jakiś komentarz, koniecznie wpłaccie coś na piecki. Z góry wam dziękuję i do zobaczenia. Hejka!